Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 5. odcinku z Cookies Matra Shelter, moi drodzy, i czekam na wasze komentarze. Nie było odcinka chyba miesiąc, coś takiego. I okazało się, że słuchajcie, podobno mam mieć 2 przepisy zrobione. Więc no dobra, no to zrobimy coś, jakiś przepis chyba. Przepisy. Tylko nie wiem, czy to ma być cokolwiek, czy to nie miało być cokolwiek. Powiem szczerze, nie wiem teraz. Weźmy, zróbmy szczurzego szaszłyka. Tak brzmi super, więc zróbmy. Okej. Okay. Papryka. Mam. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pół. Ono ma ile? 250, ale to... Papryka 60 na pół. No to jak... Papryka 60 na pół. Halo. Ile to mamy tego tu? 134? A tego mamy, no halo, 116, no to jeszcze co na pół? Dzikie to znowu jest, słuchajcie, dzikie. Na pół 30 i tu mamy... Czy położysz, połóż ten nóż. 30 i 30, no dobra, no to będzie. To sobie odłóżmy, nie wiem, na potem, tylko co to jest? Jakaś mikstura, ja w ogóle nie wiem, co ja tu mam w tej kuchni, słuchajcie. Czerwona cebula. Dobra. Na pół, ale to jest... Czyli połowa z połowy mam brać, tak? No tak, na to wychodzi. Czekaj, a co my tu w ogóle... Tu coś leży w ogóle. A, tu leży czerwona cebula. A to? Mhm. Nie, to w ogóle fenomenalnie. Czekajcie, wyrzućmy to. Bajzel tu jest! Ja... O, paprykę! A ja znowu... Nie, no dramat. I dlaczego ja nie popatrzyłem? Widzicie, i widzicie. No i widzicie. Dobra, to tutaj zrobimy tą połowę. O, ile to ma? Ile masz? 50... 60... O, tu tą weźmy na pół. Prawie na pół. Idealnie. To odłóż tutaj. Zielony grzyb. Czy ja mam zielonego grzyba? Tak się wiecie, wolę upewnić. Nie, chyba nie. Dobra, pokaż mi to tu. Ile mamy tego? 31, 38. No i będzie. Dobra, styknie tam. Zielony grzyb. Ale czekaj ta, bo ja chyba... Ziemniak. Tu coś jest. Czosnek. A czy zielony grzyb czasem nie powinien być tutaj wyrośnięty? Albo... To możemy chyba w tym sklepiku kupić. Poczekajcie, kupmy to. Gdzie to było? O. Cicho, nie brzęcz na mnie. Zielony grzyb. Kup. Dobra, czy ja kupiłem? Kupiłem. Czy ta paczka gdzieś do mnie przyleci teraz jakoś? Aha, za 20... No dobra, mięso ze szczura 80 na pół 40. A czekajcie, bo ja chyba jakiegoś szczura tu już mam. Czy ty jesteś szczurem? O! No i czad. I nie będę musiał marnować. Czy to jeszcze w ogóle świeże? Czy nie? Dobra, daj to na pół. O. Po 39 i 38. No to prawie po 40. No i co? Jest super. Zamknij to, zamknij to. Give me paczka. No ale gdzie ja to mam? Czy to mi dało gdzieś grzyba tutaj? Ej! Oddaj mi grzyba! Halo? Gdzie ja mam grzyba? To jest jakiś ekwipunek albo coś? Ej, no nie mam mojego grzyba. Możesz mi oddać grzyba? Oddaj mi grzyba! Ogórek, na zakwas. Chyba, że... Nie, no puste. Co się stało z moim grzybem? A może być bez grzyba?
Trudno. Papryka. Czemu tam? Aha. Cebula. Mięso. Papryka. Cebula. I nie ma grzyba. Daj jeszcze paprykę. Oddaj mi szpikulec. Trudno. Będzie trochę inne danie. No i trudno. Nie wiem, gdzie ten grzyb jest. Nie wiem, co ja z nim zrobiłem. Grilluj się. Damy im szaszłyka i niech im marudzą. I może, słuchajcie, teraz to za bangla, co? Jak myśli ta? Dobra. Mam grzyba! Stop! Nie wierzę. Ile ten grzyb miał? 50 na półion ma. A, czyli całego grzyba. O, czekaj. Dawaj. Cyk! Patrz! Ja to jestem mistrzunio. Tylko, że on będzie taki niedopieczony chyba trochę. A może dogoni resztę? Wątpię, ale popatrzymy sobie. Byłoby super. No dobra, udało się. No i co? I to na talerz? No i teoretycznie powinno nam się udać, bo pisaliście, że mamy mieć dwa dania. Chyba, że... Chociaż nie wiem. Tak patrzę na ten zapchany champion. Nie wiem, a może ja miałem zrobić znowu kebab z frytkami? Ale czekajcie, czy to jest kebab z frytkami, czy nie? No, tak jakby trochę tak. No i zaraz mi się cebula spali. No bez sensu. A szczur będzie niedopieczony, no wiecie co? Chociaż zielony grzyb goni szczura. No. I ta papryka, która się najwolniej w ogóle dosmaża. Hit! No i trzeba, cebula już się spaliła oczywiście. Poczekam z tą papryką jeszcze chwilę. No trudno, no będzie zjarana, no bo co, jak mam to zrobić inaczej? Gaś to. Na talerz. I teraz słuchajcie, zobaczymy, czy to wyjdzie. Ja chyba nie umiem w ten shelter, wiecie? Nie wiem. Daj, nie spełnia wymagań. A nie, czekajcie, bo ja miałem coś z tego Moment, a jak się wchodziło w tą map? Jak to się robiło, żeby zobaczyć te właśnie Rancho MacPersonów i w ogóle te takie inne rzeczy? Czy to nie było tu? Pochodzenie przepisu Rancho MacPersonów, minęła ocena trójka. Czekajcie, tu można było jakoś to... A widzicie... A jest to napisane pochodzenie tego? Karawana. To nie. Karawana. Karawana. Czy to... No, to jest Rancho MacPerson. No, widzicie, źle zrobiłem. O, Jesus. To też z karawany jest. Pancernik na patyku. No dobra, to trzeba było to od razu zrobić. Ty je łopie. To wiecie co? Ja sobie to... Daj mi to. Ja sobie to zostawię na obozu. I tak się nie szczai. Na potem... Słuchajcie, nie będziemy tego wyrzucać. Absolutnie. Połóż to tu. Weź mięso z pancernika. Czemu 200? Czemu oni są dwie... Nie rozumiem. Trudno, będzie większe. Dobrze. Przypraw. Mielona kawa 10. Płatki chili. Mielona kawa 10. Ok. No 10. O. Płatki chili tutaj są. Też 10. Dobra. I mielony kaktus. To jest mięta, to nie. Czekajcie sobie, to mięta może tutaj tam postawię też. Czy mamy takie rzeczy? Mielony kaktus. Mamy. I to też jest 10? Tak. Dobra. Mięso pokój na ćwiartki. Mhm.
Po 50, no to tak będzie ciężko teraz to zrobić, ale dobra. Ojej, ta końcówka tragicznie wyszła, bo jest 70, 70, no dobra, trudno. Nabij nasz pikulec. Mięso z pancernika i gryj przez 180 sekund. No dobrze. Cyk. Pokrój suszona wołowina 100 gram na pół. Excuse me? Pokrój suszona wołowina? A skąd mam wziąć suszoną wołowinę? A, już rozumiem. Stąd. 100. O Jezu, nie 150, 100. Możesz to wsadzić tam? Nie. Dobra, czyli 100. O, to ja mam 200 aż, ojej. Jak tam? To się gryje, okej. To musimy zostawić. To na pół. No, świetnie. Nie, odłóż nóż. Czad. I co? Przełóż na talerz po prostu. No dobra, daj. O, świetnie to wygląda. Dekor idealny. Boże, a ten pancernik się jeszcze grilluje? No co on tak długo? Ja już tu jestem gotowy, ready. Bez sensu. W ogóle te gramatury są takie dzikie jakieś, wiecie? Nie wiem. Niby porcja jest 350, a oni każą 200 tylko. Dlaczego? I co, i to ma się marnować ten kawałek? Niby potem, no bez sensu. No wejrze się, usmaż, no. Usmaż się. Usmaż się. Boże, chcieliśmy czekać do jutra. No trudno. Aż tak ładnie się, słuchajcie, zaróżowiło tam. Tak zabrązowiło się. Jest super. No ale czekamy jak na jakąś, ja nie wiem, gwiazdę. No wejdźże szybciej, no. Li, 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 laj. Kręć się wołowinko. Li, 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 laj. No, jeszcze chwila i będziemy stać w domu. Czemu to się nie świeci na zielono? No to już. No dobra, to niech się nie... Jak się nie świeci, to niech się nie świeci. Trudno. Idziemy z tym. Czy teraz się uda? No dobra, no ale... No okej, okay. Jak mam teraz to wydać? Przypisz danie. No ale i co teraz? Weź mi to schowaj. No ale przecież przypisaliśmy dania. Przypisz. Ale co nie spełnia? Nie rozumiem. No dobra, no. No to jest przypisane i teraz to jest przypisane. No i co dalej? No i dobrze, no i co?
I mam zakończyć dzień, czy... Bo nie wiem, znowu nie wiem, jakby... O! Poszło! No jak, ja myślałem, że to od razu pójdzie, wiecie, na wydawkę. Dzięki za pyszne dania. Nawet trafiłeś w moją potrawę. Trochę się naczekałeś, mój drogi, ale jest super. Nie masz co narzekać. A nasza kochana krowa będzie mogła znowu użyźnić naszą glebę. Kabili niestety nadal nie możesz znaleźć. Mamy dla ciebie jednak jeszcze więcej przepisów oraz lunetę do twojego karabinu. O, czad! Mówiłem, że współpraca z nami ci opłaci. Jesteśmy znani z naszej słowności i wspaniałomyślności. Z naszej, panie R&D, z naszej. Nagrody, wiła. Słuchajcie, udało się, nie. Powiem wam szczerze, że jakoś ten shelter nie jest dla mnie w ogóle intuicyjny. Nie wiem, o co chodzi. Witaj, mój drogi kucharzu. Jestem matką Randiego i prawdziwym szefem obozu McStampów. Słyszałam, że ty i mój syn się zakumplowaliście i że potrafisz całkiem nieźle gotować. Akurat tak się składa, że niedługo Randy i jego ukochana krowa mają urodziny. Tak, tego samego dnia. Będziemy potrzebowali trzech różnych dań pochodzących z naszego obozu. Randy już dał wszystkie nasze przepisy, wybierz któryś z nich. Aha, dobra. I spokojnie, tym razem naprawdę dostaniesz swoje kable w nagrodę. Ja już o to zadbam. Te kable są po prostu ulubioną zabawką krowy Randy'ego i pewnie nigdy by nie miał serca ich jej zabrać. No dobrze, no niech będzie, no. Co ja poradzę? Dalej. No na razie nie kupujemy nic, bo ja nic nie potrzebuję. Jak będę potrzebował, to wtedy kupię. Który to jest dzień? Nie wiem, który to jest dzień, nieważne. Czekaj, co mam pod C? Pochodzenie przepisu Rancho McStampów, Milocena, trójka. Wymagają różne trzy przepisy. No dobra. To słuchajcie, to te trzy przepisy będziemy sobie kręcić w kolejnym odcinku. Udało się w końcu to zrobić, no i mam nadzieję, że już teraz się nie zatniemy. Słuchajcie, w ogóle dzięki wam się ruszyłem, także jesteście nieocenieni, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie. Możesz to posprzątać? Wyczyść, o. Ta plama z tego tak dramatycznie wygląda. No, także moi drodzy, wam dziękuję za dzisiaj serdecznie, bardzo mocno. Laski, kiski i bezlaski, dziękuję was bardzo i słyszymy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się, cześć, buzi, pa, pa!